sami przyznacie, że ta paka budzi prawdziwie ogromne wrażenie. I nigdy w życiu, ani na tym kanale, ani nawet na moim kanale bazowym z klockami nie miałem aż tak dużego haulu, jak to ma miejsce dzisiaj. Zapraszam! Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ta paczka jest pełna klocków. To nie jest tak, że tu jest jakiś wypełniacz, czy nie wiadomo co, i tam jest jakiś mały polibarzek. Nie, nie, nie. Faktycznie naprawdę zbiegło się to z moimi urodzinami, w sensie moimi prywatnymi. Trochę więcej dzisiaj o nim mówiłem na moim bazowym kanale, ale my nie o moich urodzinach, moi drodzy, dzisiaj. Chociaż ta paczka faktycznie zrobiła mi nie lada dzień. Gwoli ścisłości, moi mili, to są klocki, ale to są klocki, które dostałem w prezencie. Nie od was, nie od moich fanów, chociaż takie prezenty świetne też mi na urodziny tego kanału dajecie. To jest ogromna paczka, którą... wybaczcie, muszę ją sobie położyć. Którą dostałem. Już wam mówię, o co chodzi. Jak wiecie, od jakiegoś czasu wrzucam recenzję. W sensie recenzję rzucam od dłuższego czasu, ale rzucam tu recenzję klocków Blocków. I okazuje się, że firma Blocki moje recenzje, moi drodzy, ogląda. I podobają im się moje recenzje, w związku z tym wysłali mi, jak widzicie, dość dużą paczkę PR-ową. Potem bym wyszedł trochę z tego świata budowlanego, którego gdzieś tam miałem dużo, bym zobaczył też ich inne produkty i, moi drodzy, takie firmy to ja szanuję, można by rzec. Bo, no kurczę, nie oszukujmy się, ale spójrzcie, nie tylko oglądają moje recenzje, ale i zareagowali na to w jakiś sposób. Jest to bardzo dobre podejście, które chciałbym bardzo mocno pochwalić. Bo wiecie, do Lego wątpię, żeby na przykład moje filmy oglądało, czy wiele innych filmów. Nie mam pojęcia, co znajduje się tu w środku. Tak jak mówię, jest to paczuszka PR-owa, jest to paczuszka, którą dostałem od nich i właśnie otwieram ją z wami na waszych oczach i zaraz przekonamy się, co tutaj się znajduje. Na pewno macie gwarancję, że będzie, oj, będzie dużo teraz recenzji Blocków na tym kanale. Moim zdaniem dobrze, bo w zeszłym roku, no przecież dostali u mnie numer jeden, jeżeli chodzi o najlepsze alternatywy z zeszłego roku. Więc, no, mamy do czynienia z dobrym klockiem, a że z roku na rok staje się tylko lepszy. Ostatnio w recenzji pochwaliłem zupełnie nowe rozwiązania, nowe pomysły. No to jestem ciekaw, jak te z 2022 będą się też prezentować, moi drodzy. Wow, 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 wow. No, nie powiem, moi drodzy, co to jest? Poza tym, że fajnie, mega niesamowicie się to wącha i dostałem nowy katalog w formie papierowej. Pamiętam katalog chyba z 19 roku, był on zdecydowanie chudszy. Przegląd katalogu Blocki na tym kanale mieliśmy, zapraszam was teraz do narożnika. Był on cyfrowy, tak? Niesamowicie jednak mi miło, że mam go też w wersji papierowej. Będę go zapewne przeglądał często. Natomiast moi drodzy, czy wy to widzicie? Ale mi Blocki teraz zrobiły dzień. Jak wiecie, rozbudowywuję moje miasto WTF i faktycznie Blocki miały mieć w tym duży udział z racji tego, co już nieraz mówiłem, że oni są najbardziej kompletni, oferują nam wszystko. Posterunki, remizy i tak dalej, jakieś tam budynki, domki. No i chciałem iść w to, ale że takie coś dostanę, co mi niesamowicie pomoże zbudować to miasto. Jakie to ma w ogóle gabaryty, kurczę, nawet nie pamiętam kiedyś, czy kiedykolwiek, nie no, miałem bazlego takie duże opakowania albo podobne, ale wow. Mamy też troszkę innych rzeczy, bo mamy tutaj też, moi drodzy, super, fajnie, przetestujemy to oczywiście, Mubi kolejkę. To jest też coś, o czym nawet nie marzyłem, oczywiście z Lego jakieś tam kolejki mi przechodziły przez ręce. Ale przecież Mubi, są to klocki a la Duplo. Jestem więc ciekawy, jak i takie klocki tutaj się zaprezentują. Ciekawe, czy jest gdzieś do nich sama ciufcia, bo to są chyba same tory, jeżeli dobrze widzę. Ale same tory też mi się przydadzą oczywiście w mieście. Jest jeszcze drugi katalog, też miło. Dalej, coś ciekawego, absolutna nowość, bo były ciekawe, jak te klocki właśnie będą się prezentować. Klocki w cudzysłowie. Bo jaki będzie ten produkt, jeszcze nie wiem. Są to Magnetic, moi drodzy. Oczywistym, że zupełnie inny produkt niż klasyczne elementy budowlane, klasyczne blocki, klasyczne klocki do łączenia. Nie, także jestem bardzo ciekaw, jak to się faktycznie sprawdzi do budowania i co można z tego stworzyć. Cieszę się, że mi to więc przysłano, bo jak nie, to bym sobie to kupił.
dużych opakowań, natomiast to nie jest koniec, ale zanim do nich dotrę, jeszcze jedne magnetyki muszę wyciągnąć. Słuchajcie, jaka gwiazdka, fajnie, złączymy sobie dwa i zobaczymy, co da radę z tego zrobić. Tutaj takie gwiazdeczki. Natomiast, patrzcie, oprócz remizy, komisariat policji. Ale to jest ciężkie i duże i w ogóle. Ostatnio naprawdę zachwalałem te blocki, że poprawili figurki, poprawili wiele rzeczy, wprowadzili wiele ciekawych nowych elementów i w ogóle wow, ej, jakie to jest w ogóle. No przyznam wam się szczerze, że takiego prezentu na urodziny, oczywiście blocki nie miały żadnego pojęcia, że mam urodziny, ale nie marzyłem nigdy, trzeci katalog jeszcze. Dalej, coś co mnie właśnie mocno ciekawiło, tak zwana The Collection. Wypowiadałem się o tym trochę w katalogu, że jestem niesamowicie ciekaw tej serii, jak ona wygląda. Bo jest to taka, wiecie, no seria bardziej premium, to nie jest można powiedzieć zwykłe City, to bazuje na licencji. I czy to się różni jakoś, na pewno się różni, ale jak się różni od tych bazowych blocków? No to się już niebawem, moi drodzy, przekonamy na recenzjach na tym kanale. Niesamowicie, to mi się te nadruki tej babki bardzo podobają. Ej, jak ja się to w ogóle pomieszczę, kurczę, z tym wszystkim. Dalej, jeszcze więcej The Collection. Tutaj, no właśnie, taki Need for Speed można by rzec. Mamy i radiowóz, mamy i wóz. Pokazuję teraz palcami w ślepo, więc nie zdziwcie się, jak nie trafiam, no bo wiecie, nie widzę tego, co tam się dzieje. Fajne są te zdjęcia. Podoba mi się też to opakowanie, nawet tutaj z tymi zdjęciami. Czuć, że to jest faktycznie coś innego niż zwykłe The City. Chociaż też się swoją drogą, moi drodzy, nie spodziewałem, że to opakowanie jest aż tak gargantuicznie duże. Pytałem o Mubi, no i mam odpowiedź, moi drodzy. Proszę bardzo. Kurczę. Ej, czuję, że będę się tym zestawem naprawdę bardzo fajnie bawił. Dzisiaj na bazowym kanale otwierałem zestaw, wiecie, czteroplusowy z myszką Miki. Wypowiadałem się tam na ten temat. Ej, czuję, że naprawdę będę się całkiem fajnie bawił z tym zestawem. I że on po prostu będzie dobry. No śmiem wątpić, by nie był, bo oczywiste jest, że tak jak Duplo są jakieś tam lepsze, wiecie, jakości niż Lego, twardsze i tak dalej. No i myślę, że tu będzie też oczywistym, że podobnie. I że faktycznie tutaj jeszcze to świeci i gra melodyjki. No, będą na pewno teraz ciekawe czasy na tym kanale. Jeszcze więcej, The Collection. Tutaj nie do końca wiem, czemu to opakowanie jest aż tak duże, ale wygląda, że faktycznie w miarę jest wypełnione tymi klockami. Kolejne wozy z The Collection, z tym exhibitem, jak to się śmiałem, właśnie w katalogu chociażby. Porównamy sobie oczywiście te autka, porównamy sobie jakość samych blocków z zeszłego roku, jeszcze z poprzednich lat, do tych nowych absolutnie blocków. City Night, no kurczę, na pewno tu wygląda to w miarę okej, więc jestem ciekaw jeszcze, jak to będzie się prezentowało w środku. Dalej, jeszcze więcej The Collection, no tutaj patrzę, dobra, wiem już wszystko, oczywiście wszystko wam pokażę. Tutaj dość mały The Collection, ale okej, nim też się jarałem, bo podobało mi się to, że mamy tutaj coś innego, wiecie, niż tylko tamtej wyłącznie duże właśnie wyścigówki i to samo tutaj. Obydwa te pojazdy bardzo mi się podobają przez to, że jest to, wiecie, taka odskocznia od tych właśnie zwykłych wyścigówek, zwykłych aut i tutaj już mamy takie właśnie ciężaróweczki. Super. Dalej, The Collection, mamy ten warsztat, który sam w sobie, bo wiecie, autka oczywiście miasto mi zrobią. Kurczę, z tymi wszystkimi zestawami to ja w ogóle mam całe miasto już jakby, nie? Ja w ogóle nie muszę nic innego już kupować. No, nie myślałem, że ten rok się tak dobrze rozpocznie. Tutaj mamy warsztat, który jak najbardziej oczywiście też do miasta będzie mógł wlecieć. Wjechać nawet dosłownie. 210 elementów, 6 plus. Fajnie, naprawdę, bo i ciekawe nowe elementy wytłaczane tu widzę. I ciekawe rozwiązania. I sam jestem już ciekaw, czy po otwarciu mój entuzjazm tu nie spadnie. Chociaż blocki cały czas pokazują, że raczej nie powinien. Moi drodzy, no właśnie, dlatego powiedziałem, że moje miasto praktycznie będzie już kompletne. Supermarket, nie wiem, czy można, no można tak nazwać, bo to jest duży supermarket. Bardziej galeria handlowa, o, galeria handlowa. Zdecydowanie, bo kilka sklepów mamy tu w środku. Widzicie te trzy zestawy? Ej, naprawdę, kurczę, ale mi się teraz miło zrobiło na serduszku, że faktycznie dostałem od firmy taką przeogromną paczkę, bo ona pozwoli mi stworzyć całe wręcz miasto, oczywiście WTF. Tutaj również te małe zdjątka, całkiem spoko. Widać, że opakowania też idą cały czas do przodu, moi mili.
i ta wajcha do trzymania, bo przecież inaczej to by było ciężko, kurczę, to jakoś do domu zanieść. No i ostatnia paczka, który karton idzie na bok. I ostatnia paczuszka, tutaj faktycznie znów Decollection. Czy swoją drogą nie mam całej Decollection z Decollection, w sensie całej kolekcji z Decollection? Chyba tak, kurczę. No i tutaj mamy również jakieś, widzimy, podium. Ciekawe mnie, bo nie no, to powinno być klockowe tu z tyłu wszystko. Chyba jest klockowe. No cóż, przekonamy się, jak tutaj z tyłu to będzie wyglądało, z tyłu, no to zaplecze, bo tu nie jestem pewny, że to jest... Nie, dobra, już widzę, jak to jest zrobione. Okej. Trzeba się chwilę przyjrzeć, żeby wiedzieć, co jest z klocków, a co jest tutaj faktycznie tłem graficznym. Więc przyjrzymy się zresztą na recenzji dokładniej, by to zweryfikować. Moi drodzy, nie wiem, czy spodziewaliście się tu kiedykolwiek takiego odcinku. Ja absolutnie nie spodziewałem się takiego odcinka. Takiej ogromnej paczki w ogóle. Ktoś ogląda moje recenzje, nie? Że jakby, wiecie, podobają mu się recenzje i że otrzymam coś takiego, co się w moich najśmielszych snach jakby nie śniło mi osobiście i nie marzyłem o tym nigdy. No wow, bo nie tylko mam tu naprawdę solidny temat na wiele recenzji, wiele długich, fajnych, ogromnych recenzji, ale mamy temat na 3/4 zapełnienie mojego miasta, więc co to jest, moi drodzy, mówić, nie myślałem, że kiedykolwiek tak będę miał udane urodziny. Bardzo dziękuję firmie Blocki za tą paczkę, będziemy się przeglądać, oczywiście cały czas tutaj bez żadnej taryfy ulgowej podchodzimy do tych klocków. Jeżeli coś będzie tutaj nie tak, uwierzcie mi, ja wam o tym powiem, bo po to jest ten kanał, by testować klocki, by testować ich jakość i tutaj nie ma czegoś takiego jak taryfa ulgowa. Będzie testowane, raczej będzie dobrze, bo tak jak mówię, oni z roku na rok idą tylko i wyłącznie w górę, ale my się temu przyjrzymy, bo po to jest ten kanał. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnych filmikach.